Ja nazywam się Piotr Kołpak, jestem historykiem dyplomowanym i jestem z Państwem od relatywnie niedawna, bo od początku marca. Od tamtego czasu udało mi się opracować już kilka jednostek archiwalnych, troszkę materiału historycznego. Przede wszystkim księgę przyjęć do prawa miejskiego w Bieczu z lat 1538-1690. I to jest źródło, na którym dzisiaj będę się przede wszystkim opierał. Zaczęliśmy opracowywać księgę sądową z opin, materiał pierwszorzędny, wspaniały, także dla badań lingwistycznych, ale o tym jeszcze będę mówił. I zaczęliśmy opracowywać księgę, fragmenty w zasadzie, ekscerpty, wyciągi z księgi sądowej w Haczowie, które udało nam się cudem odnaleźć razem z Martą i z Marysią, a które od 100 lat, ponad 100 lat uchodziły za zaginione. Więc jest to już jakiś taki namacalny sukces. Chcemy opracować ten zbiór materiału, ten właśnie zbiór wyciągów z Księgi Sądowej z Haczowa. Zespół z pracownikami z Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, bo tam znaleźliśmy tę księgę, chcemy to wydać. Ale przechodząc do tematu, o którym dzisiaj chciałbym powiedzieć, czyli Niemieckie Centrum i Peryferie i Bierz jako ośrodek niemieckojęzyczny do końca XVI wieku. I tutaj w zasadzie chciałbym się skupić na czterech punktach. Pierwszy, taki wstępny zasadniczo, to potencjalne fale migracyjne osadników niemieckich w Bieczu przedlokacyjnym. Po drugie, chciałbym omówić właśnie na podstawie Księgi Przyjęć do Prawa Miejskiego Bierz jako ten ośrodek centralny dla peryferiów okolicznych, który ściąga niemieckojęzycznych osadników czy potomków osadników niemieckich, przyjęcia do prawa miejskiego osób z zagranicy, z terenów niemieckojęzycznych, to już jest taki w zasadzie margines. I trzeci temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, to jest taki spór o przestrzeń językową fary bieckiej, bo uważam, że jakkolwiek nie traktować tego, że przyjmowano tutaj do Biecza Niemców, przyjmowano ich z zagranicy i przyjmowano potomków osadników niemieckich, no to dalej nie rozwiązuje nam, nie daje nam odpowiedzi na pytanie, jakim językiem mówiono na ulicy. A uważam, że jednak język kazań, język, którym ksiądz z ambony przemawiał do ludu, no to jest ten język, który jest językiem przestrzeni liturgicznej, a jednocześnie w jakiś sposób językiem ulicy. Ale zanim do tego przejdę, do tytułem wstępu, najdawniejsze zabudowania Biecza, to sobie zaraz wrócimy do tej mapy, najdawniejsze zabudowania Biecza przedlokacyjnego, czyli tego przed budowaniem współczesnego tego miasta w granicach gmin miejskich, uchwytne są w źródłach dopiero od XII wieku, skupione były wokół kasztelanii pełniącej funkcję administracyjno-wojskowej. I to jest taki plan poglądowy, to jest teren Biecza, który wczoraj zwiedzaliśmy, to jest ten Biecz przedlokacyjny, ale tutaj mówimy jeszcze o czasach, w których tego miasta lokacyjnego nie było. Było grodzisko, które wczoraj Marcin pokazywał na Górze Zamkowej spod Fary, tutaj jest Fara. I współcześnie, w zasadzie kasztelania była zlokalizowana, tak jak powiedziałem, pełniła funkcje wojskowo-administracyjne dla tych terenów. A teren kasztelanii bieckiej prawdopodobnie, i to są koncepcje, jest dosyć późny. Pierwsi kasztelanowie biedcy są wymienieni dopiero w XIII wieku. Prawdopodobnie kasztelania biecka w kształcie późniejszego powiatu bieckiego wydzieliła się z kasztelanii żmigrodzkiej, to jest jedna koncepcja, i zastąpiła funkcję centralną, którą pełniło dawniej Wietrzno, gród wczesnej średniowieczny Wietrznie, który jest mniej więcej tutaj. A druga koncepcja jest taka, że część kasztelanii bieckiej wydzieliła się z kasztelanii wojnickiej, a druga część z kasztelanii sądeckiej, ale to są teorie, to są tego do końca nie wiemy, chociaż pewnie kolega twierdzi, że Żmigród został tutaj uszczuplony przez Bieć. Tak? W każdym razie wracamy do tego
miecza przedlokacyjnego. Tak to wygląda na mapie topograficznej, współczesna rzeźba terenu. Tu jest znowuż ten miecz lokacyjny, który zwiedzaliśmy wczoraj, mury miejskie, tutaj w tym miejscu fara. Natomiast tutaj jest właśnie ta góra zamkowa. Widać, że jest to taki punkt doskonale nadający się do funkcji obronnych, szlak komunikacyjny, który szedł wzdłuż ropy, obrona tutaj szlaków handlowych, granic. I współcześnie uważa się, że ten teren zamieszkały wokół Kasztelanii skierowany był, no tutaj, gdzie w zasadzie mógł się skierować, czyli na zachód. Wydziela się gród kasztelański, którego nawet tutaj jakiś zarys jest widoczny. Wydziela się podgrodzie, które mniej więcej sięgało tutaj, i wydziela się osadę przygrodową przy tym grodzie kasztelańskim, czyli ten pierwotny zespół osadniczy Biecza, który mniej więcej zajmował ten teren z centrum w kościele świętego Piotra. No i tutaj to wezwanie kościoła świętego Piotra jest dla nas dosyć interesujące, bo ten pierwszy biecki kościół parafialny według niektórych historyków kieruje naszą uwagę na Tyniec, bo w Tyńcu także jest kościół klasztorny, to jest kościół świętego Piotra i Pawła. Wezwanie świętego Piotra było w średniowieczu, w XIII wieku, przez benedyktynów tynieckich często, gęsto używane. No i wiadomo też, że opaci tynieccy prowadzili akcję kolonizacyjną na terenach, które dostali wzdłuż Wisłoki, i tutaj w tym przypadku osady, które należały do benedyktynów tynieckich od XI do XIII wieku, to są te osady zaznaczone czarnymi i białymi kropkami. Tutaj te rąby koprzywnickie nas teraz nie za bardzo interesują. Natomiast no, to wezwanie świętego Piotra też jakby sugeruje, że Biecz sam mógł w jakiś sposób należeć do tych terenów później królewskich, tak? Ale w tym czasie jeszcze XIII wieku, o którym w tym momencie mówimy, do klasztoru tynieckiego. I tutaj jeszcze nawiązując do tej akcji, prawdopodobnej akcji osadniczej, znaczy akcji osadniczej na pewno, tylko nie wiadomo, czy prawdopodobnie prowadzonej za pomocą kolonistów niemieckich, chociaż to nie jest pewne. I co jest ciekawe, to według XIV-wiecznego falsyfikatu, który udaje dokument z 1288 roku, Leszek Czarny, książę krakowski, zezwolił benedyktynom lokować na prawie niemieckim wsie w Kasztelanii Bieckiej, mianowicie Umieszcz, Cieklin, Siepietnice, Ołpiny, Stróże, Bezdechowice, które się identyfikuje dzisiaj z Bezdziedzą, Turzeń i Zborowice. No, dokument uchodzi za, znaczy, tak jak powiedziałem, dokument udaje, że jest XIII-wieczny, udaje, że jest z 1288 roku, ale współcześnie jest datowany na XIV wiek, więc i tak oddaje pewną rzeczywistość dawną. Tak? No i tak wczoraj dyskutowaliśmy, pytanie, czy te miejscowości należały wtedy do Tyńca, czy po prostu były wtedy zasiedlane i opacie tynieccy po prostu zgłaszali jakieś tutaj pretensje do tych miejscowości. Tu możemy tylko domniemać. Jako centrum osadnicze w tym czasie Biecz był ośrodkiem tak naprawdę niewielkim, nie miał dużych, monumentalnych budowli kamiennych, które spotyka się w innych ośrodkach kasztelańskich w tym czasie, więc nie odgrywał tak naprawdę na tle innych grodów kasztelańskich nie odgrywał zbyt ważnej roli, ale profesor Andrzej Żaki pisał, że cytuję, na przestrzeni od Sącza po Sanok i od grzbietu Karpat po Bruk Podkarpacia nie było wówczas większego i aktywniejszego ośrodka osadniczego. Bez wątpienia też, tak jak już dwukrotnie podkreśliłem, Biecz pełnił rolę obronną, ponieważ położony był niedaleko granic węgierskich i granic ruskich, i o tym, jak ważną rolę odgrywał tę obronną wojskową, pamiętano jeszcze pod koniec XVI wieku, kiedy w zasadzie już tej roli od dawna nie odgrywał.
I o tym, że pamiętano, dowodzi fragment z kroniki polskiej Marcina Bielskiego, która została wydana w 1597 roku przez jego syna Joachima. I tu jest bardzo ciekawy cytat Marcin Bielski, który pisze o podbojach Bolesława Chrobrego, który w 1002 roku miał podbić Milsko, Miśnie i Łużyce. I teraz cytuję. Wypędził stamtąd Niemców na 30 tysięcy, to 30 tysięcy, które później pewnie się gdzieś tam w historiografii będzie przewijało. Wypędził stamtąd Niemców na 30 tysięcy, które osadzał na Podgórzu, w Rusi, pod górami węgierskimi i indziej. Acz Kromer pisał, żeby je Kazimierz Wielki miał tam dopiero przywieźć z Niemiec, uczyć Polaki gospodarstwa, ale już tam przedtem byli, niźli się Kazimierz urodził. A dlatego je Bolesław tam osadzał, aby bronili granic od Węgier i Rusi. Ale że był to lud gruby, niewaleczny, obrócono je do roli, a do krów, bo sery dobrze czynią, zwłaszcza w Spiszu i na Podgórzu. Drudzy też kądziel dobrze przędą i przetoż płócien z Pogórza u nas bywa najwięcej. No i to jest taki bardzo, bardzo, powiedziałbym, tłusty cytat, w którym zasadza się wiele elementów, które nas tutaj w projekcie interesują, bo już nawet nie mówiąc o tym, że nie mówię o tym, że byli grubi, tak, ale serowarstwo, znaczy grubi pewnie nie w znaczeniu tak tuszy, tylko innym, jest tutaj tkactwo, jest serowarstwo, jest, no ale właśnie ten fragment, który mówi, że mieli być sprowadzeni do obrony granic, no to oczywiście jest to fantazja historiograficzna, bo takiej sytuacji raczej nie było, potwierdzałyby to inne źródła, natomiast no jest to jakaś pamięć historyczna, pamięć społeczna, która funkcjonowała pod koniec XVI wieku. No i to jest ciekawe dla mnie jako historyka, jest ciekawe to, że Bielski tutaj jakby nawiązuje do Kromera bardzo literalnie i kłóci się z tym Kromerem, więc mamy już jakiś spór historiograficzny, który my teraz już traktujemy jako źródłowy, prawda? Natomiast paradoksalnie dyskutujący z Kromerem Bielski mógł mieć rację nie w tym, że Bolesław Chrobry sprowadził tych Niemców, ale że ci Niemcy byli tam wcześniej. Nie wiadomo, czy benedyktyni, tak jak powiedziałem, prowadzili akcję osadniczą, kolonizacyjną, ale nie wiadomo, czy prowadzili ją osadnikami niemieckimi. Pewnie w jakimś stopniu tak, ale tego na razie jeszcze nie wiemy. Natomiast według mnie punktem zwrotnym była lokacja miasta. Lokacja miasta, nie znamy dokumentu lokacyjnego, nie wiemy, kiedy był lokowany. Pewne treści z tego dokumentu zostały przekazane w późniejszym dokumencie Kazimierza Wielkiego z 1363 roku. Natomiast niestety dokument lokacyjny się nie zachował. Prawdopodobna lokacja to są lata 50., 60., może 70. XIII wieku. Profesor Krasnowolski, który wyliczył metraże i system mierniczy, którym wykreślano działki miasta lokacyjnego, uważa, że zrobiono je tymi samymi miarami, które zastosowano w lokacji miasta Krakowa w 1257 roku. No i w zasadzie teraz Bolesławowi Wstydliwemu, który ten Kraków lokował w 257 roku, przypisuje się też lokację Biecza, dlatego że Wstydliwy prowadził tę akcję lokacyjną miast na prawie niemieckim. Lokował Bochnię w 1253 roku, Kraków w 57. Uważa się, że prawdopodobnie też lokował Biecz. Według profesora Krasnowolskiego pewnym też może nie bezpośrednim dowodem byłoby wezwanie Kościoła Bożego Ciała, czyli tego, który wczoraj zwiedzaliśmy. Święto Bożego Ciała zaprowadzono przez Stolica Apostolska, zaprowadziła w 1264 roku, czyli no, byłby to dla nas na pewno terminus antequem, czyli na pewno po tej dacie, ale tylko w przypadku, jeżeli uznamy, że wezwanie Bożego Ciała było przypisane do tego Kościoła od samego początku. A to nie jest pewne, bo te wezwania gdzieś tam w
procesie historycznym się zmieniały. Oblicza się, że około 70% dawnych kościołów utrzymało dawne wezwania, ale zawsze jest to 30%. Nie wiemy, czy ten pierwszy kościół lokacyjny, miasta lokacyjnego miał wezwanie Bożego Ciała. Mógł mieć przeniesione wezwanie świętego Piotra z tego kościoła dawnego parafialnego, tym bardziej, że tak jak wczoraj też przewodnik w Farzebieckiej mówił, jednak ten kult świętego Piotra i Pawła w Bieczu był mocny. Są przypuszczenia, że to wezwanie tego dawnego kościoła, który gdzieś tutaj jeszcze sobie funkcjonował, mogło zostać przeniesione do nowego kościoła parafialnego, który był urządzony i wybudowany dla właśnie miasta lokacyjnego, lokowanego na prawie niemieckim, więc to są tylko przypuszczenia. To są tylko przypuszczenia, bo tak jak powiedziałem, to wezwanie mogło się gdzieś tam zmienić, więc lokacja na dobrą sprawę mogła przed tym 64 roku też się odbyć. Ale właśnie, lokowano miasto, czyli mamy gdzieś ten ośrodek dawny kasztelański z Podgrodziem, z tym pierwszym miastem bieckim. Mamy te lata 50., 60. albo 70., kiedy wytycza się teren nowego miasta lokacyjnego. Miasto lokacyjne potrzebowało osadników, tym bardziej, że nie było to, jak na nasze wyobrażenia miasta, to jest to mały obszar. Ówcześnie nie było to małe miasto. Wytyczono dość dużą ilość działek, wymierzono. Przewidziano bardzo duży rynek na działalność handlową, na jarmarki i targi. I trzeba było to miasto kimś obsadzić, prawda? No ktoś tam musiał zarabiać, żeby później płacić te podatki i tak dalej. Był to teren już wiadomo, że królewski, a że jeszcze wtedy książęcy, no bo Polska jeszcze wtedy była podzielona na księstwa. I tutaj inspirujący może być zapis dokumentu lokacyjnego Krakowa z 1257 roku, ponieważ kiedy Bolesław Sydliwy lokował miasto Kraków, napisał, że wójtowie, czyli zasadcy, bo to było, lokacja polegała na tym, że król sprowadzał, ale to pewnie Marcin też trochę więcej powie później, że król sprowadzał po prostu zasadcę, któremu zlecał osadzenie miasta albo dawnego, albo wsi, albo miasta, które wcześniej funkcjonowało na prawie polskim, na prawo niemieckie, albo osadzić na surowym korzeniu, czyli wybudować jakby wszystko na nowo. W każdym razie ci wójtowie obiecali księciu, że, cytuję, nie uczynią swoim współmieszczaninem żadnego przypisańca naszego, czyli książęcego, kościoła lub czyjegokolwiek, a także wolnego Polaka, który aż dotąd mieszkał na wsi, aby nie wyludniały się folwarki nasze, biskupie, kanoników lub innych osób. Czyli ta grupa nam się zawęża, która tak naprawdę może obsadzać miasto. Miasto jest lokowane na prawie niemieckim. To też nie jest prawdą, że jeżeli coś jest lokowane na prawie niemieckim, to znaczy, że ściąga się tam niemieckich osadników. Natomiast ci niemieccy osadnicy też znają te realia prawa niemieckiego i dlatego na przykład Kraków, między innymi dlatego, dlaczego teraz, co wynika z tego cytatu, który przytoczyłem, tak dużo Niemców przychodziło, bo na tereny niemieckie były w jakiś sposób przeludnione w naszym dzisiejszym rozumieniu tego słowa, natomiast w Polsce nie dość, że to tak gęstość ludności, ludność nie była taka duża, nie było jakby wolnych, nie było rezerw, które można by gdzieś sprowadzać, a każdy chciał zatrzymać tych chłopów na przykład albo mieszkał u siebie, prawda? No bo nikt nie chciał gdzieś tam siedzieć na pustostanach, bo to nie przynosiło przecież żadnych korzyści. Więc przypuszczanie wraz z tą lokacją Biecza potencjalnie może przybyć pierwsza fala kolonistów z Niemiec, którzy w sprzyjających warunkach zasiedlają miasto. W sprzyjających dlatego, że jeżeli ktoś przychodzi na nowo lokowaną miejscowość, miasto czy wieś, jest coś jak prawo wolnizny, które jest wyznaczane na paręnaście, parędziesiąt lat niepłacenia podatków po to, żeby gdzieś tam zorganizować
sobie życie, mówiąc oczywiście takimi bardzo dużymi skrótami myślowymi. Przy okazji lokacji Biecza najprawdopodobniej założono też sąsiednie wsie, które wchodziły w skład uposażenia wójtów. I mowa tutaj, tak, no bo ci wójtowie, czyli ci zasadcy, którzy później przeobrażają się w wójtów, najczęściej wójtów dziedzicznych, też muszą się z czegoś utrzymywać, a z racji tego, że lokują to miasto czy wieś, dostają dość duże uposażenie i później z późniejszych dokumentów wynika, że w skład, tutaj jest Biecz, że w skład uposażenia wójtowskiego w Bieczu wchodziła Korczyna, która to miejscowość też jest wytyczona, była wytyczona na planie modularnego prostokąta o powierzchni 8 łanów, co sugeruje, że jakby powstała w trakcie, przy okazji lokacji Biecza na prawie niemieckim, także Bedlna z Załawiem, Bedlna to zdaje się Belna, tak? Czyli tu, gdzie jesteśmy, ten teren wchodził właśnie w skład uposażenia bieckich przepraszam, wójtów. Na drugim brzegu ropy, tak, Bedna na drugim brzegu ropy, także Wójtowa, jak sama nazwa też może sugerować, wchodziła w skład uposażenia, była to miejscowość dość duża na planie modularnego kwadratu o powierzchni 40 łanów, więc mamy ten zespół miejscowości, który najprawdopodobniej powstał w czasie lokacji Biecza. Równocześnie lokowano na prawie niemieckim królewskie wsie Strzeszyn i Racławice. Tak, czyli Strzeszyn i tutaj Racławice. Oraz benedyktyńskie Zagórzano. Wszystko to wskazuje na to, że w tej drugiej połowie XIII wieku przeprowadzono jakąś, nie wiadomo na jaką skalę, ale akcję osadniczą. Więc dla mnie to jest tak jak... Ja się nie śmiałem z tabelki, prawda? tylko jak miałem pewne wątpliwości co do sformułowań typu faza protogłuchoniemiecka albo faza wstępna, czy coś w ten deseń. Bo w tym momencie, jeżeli uznamy tych naszych głuchoniemców, to jest cały czas dla mnie to jest problem definicji, prawda? Bo jeżeli uznamy tych głuchoniemców, tak jak między innymi jest wpisane w projekcie, za potomków tych kolonistów, którzy przyszli w czasach Kazimierza Wielkiego, bo wtedy ta akcja osadnicza największa była zorganizowana, no to w tym momencie możemy mówić o jakiejś protofazie, tak? Czyli o tej wcześniejszej akcji osiedleńczej. No bo też musimy pamiętać o tym, że to nie była jednorazowa akcja, tak? Ona się rozciągała na dziesięciolecia, nawet na stulecia, jeżeli założymy, że tutaj faktycznie, no i to też nie była akcja w jakiś sposób zorganizowana na pewnym terenie, ale była przeprowadzona przez różne czynniki, więc tutaj sprawa się dodatkowo komplikuje, a jeszcze bardziej komplikuje się na początku XIII wieku, kiedy, chociaż tak, jeszcze wcześniej, na przełomie XIII i XIV wieku, kiedy Krakowem, czyli tą dzielnicą senioralną, która jakby ma zwierzchność nad pozostałymi dzielnicami podzielonego królestwa, kiedy na tronie krakowskim zasiadają Przemyślidzi, Wacław II Czeski, który jednocześnie jest władcą krakowskim, oddaje, inaczej, zabiera biskupom krakowskim wieś Kamienice, na której lokuje Sącz, Nowy Sącz, natomiast w zamian za to oddaje biskupom krakowskim Biecz. Więc na początku XIV wieku Biecz staje się, był miastem królewskim, staje się w 1303 roku miastem biskupim. I co jest tutaj dość ważnego, to że na biskupstwie krakowskim zasiada wtedy biskup Jan Muskata. Jest to wrocławianin o jakichś takich głębokich konotacjach niemieckich, przynajmniej tak źródła twierdzą. Przeciekawe jest to, że... Dobrze, ale po kolei. Biecz staje się miastem biskupim. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że Władysław Łokietek walczy wtedy o zjednoczenie Królestwa Polskiego.
No i biskup Muscata mu w tym nie pomaga. To jest bardzo delikatne sformułowanie. Biskup Muscata, wrocławianin o mocnych, tak jak powiedziałem, konotacjach niemieckich, albo przede wszystkim czeskich, jest tutaj stronnikiem Przemyślidów. A Władysław Łukietek, który w końcu ten tron krakowski zdobywa, także przy pomocy, hipotetycznie pomocy z Węgier, bo w tym momencie, na początku XIV wieku, też Węgrzy napadają na Bierz i ten Bierz zostaje prawdopodobnie w dużej mierze zniszczony, prawdopodobnie zostaje wtedy zniszczona ta pierwsza fara. Tak, i Łokietek jakby obiecuje Muscacie, że odda mu ten miecz, który zdobyli Węgrzy, że on zdobędzie ten miecz znowu, odda mu ten miecz, jeżeli Muscata poprze Łokietka. No i Muscata daje się wciągnąć w tę polityczną grę, popiera Łokietka, natomiast Łokietek tego miecza mu oczywiście nie oddaje, zostawia go sobie, miasto wraca do rąk królewskich, ale jest przez te kilkanaście lat miastem biskupim. I co jest tutaj ważnego, to to, że biskupi krakowscy od w zasadzie początku XIII wieku budowali swoje władztwo. Jakby mieli dość duże tereny skumulowane w różnych częściach biskupstwa krakowskiego, ale nie tylko. I prowadzili też rozległą akcję kolonizacyjną. I tu jest taki ciekawy dokument, jeszcze dla 1227 roku, czyli cofamy się jeszcze prawie 100 lat, kiedy biskup Iwo Odrowąż uzyskuje od papieża Grzegorza IX protekcję dla wolności nadanych przez Leszka Białego Niemcom osadzonym na terenach Kasztelanii Kieleckiej i Tarczyńskiej w dobrach biskupich. Czyli już na początku XIII wieku mamy jakby dowód, jeżeli dokument nie jest falsyfikatem oczywiście, mielibyśmy dowód na to, że biskupi prowadzili akcję kolonizacyjną za pomocą kolonistów z Niemiec już na początku, w pierwszej połowie XIII wieku. Biskup Muscata dostaje, poza tym, że dostał biecz od Wacława II, dostał też Pławiec, który jest obecnie, leży po drugiej stronie Karpatów, obecnie na terenach Słowacji. I Muszynę. I to jest ważne, bo to są trzy takie miasta, grody, które są położone na podnóży Karpat i w oparciu o które Muscata zaczynał prowadzić dużą akcję osiedleńczą. Więc prawdopodobne jest to, że Muscata jakby sprowadził tę kolejną falę niemiecką na te tereny okołobieckie. I co jest ciekawe, nie powiedziałem tego, ale kiedy Węgrzy napadali na Bierz, to Bierz wtedy był dzierżawiony, oddany może nawet nie w dzierżawę, ale w zarząd benedyktynom tnieckim. Bo Długosz pisze, że Muscata, który nie miał zbyt wielu przyjaciół i nie ufał nikomu, oddał benedyktynom tnieckim zarząd nad Bieczem. I tutaj być może udałoby się znaleźć jakieś powiązania jeszcze z tą parafią świętego Piotra. Być może nie było to przypadkowe, że Bierz został oddany właśnie benedyktynom tnieckim w zarząd. No i po tej całej akcji, o której mówiłem, kiedy biskup znowu traci ten Bierz, Muscata oczywiście nie bierze tego na klatę, uważa, że to opat tniecki zawinił, że stracił ten biecz, więc zrobił mu sprawę sądową. Jednocześnie arcybiskup gnieźnieński za tę postawę antyłokietkową między innymi postawił przed sądem kościelnym Muscatę. I ten proces między arcybiskupem gnieźnieńskim i biskupem krakowskim toczył się przez 4 lata, od 1304 do 8 roku. I to jest naprawdę, to jest rewelacyjny materiał źródłowy, dlatego że dysponujemy zeznaniami świadków z tego procesu. Sam początek XIV wieku i w zeznaniach kilkunastu co najmniej świadków pojawiają się tam sformułowania, że Muscata nienawidził Polaków i faworyzował Niemców. I sprowadzał tych Niemców i wyganiał Polaków. Tak więc no,
Być może jest to jakaś figura retoryczna, jakieś obiegowe zdanie, które mogło na przykład nie mieć nic wspólnego z prawdą, ale jako historycy przyjmujemy, że jednak coś tutaj mogło być na rzeczy, skoro kilkunastu świadków zeznaje, że po prostu Muskata nie znosił Polaków, wyganiał ich z Krakowa. Jest przekaz XIX-wieczny, że mieszczanie bieccy mieli swój udział w tym buncie wójta Alberta. No byłoby to ciekawe o tyle, że dodatkowo potwierdzałoby tę niemieckość, ewidentną niemieckość mieszczan ówczesnych bieckich. Więc hipotetycznie rzecz biorąc, region wchodząc w XIV wiek, czyli ten okres Kazimierza Wielkiego, ma już dość dużą grupę kolonistów niemieckich, przypomnijmy, która mogła być związana z lokacją miasta, z działalnością opatów tynieckich, ale także z działalnością biskupa Jana Muskaty, czyli hipotetycznie rzecz biorąc mamy tutaj trzy powody, na podstawie których możemy rozpatrywać to, że ci Niemcy byli już tutaj sprowadzani i prawdopodobnie byli. Kolejna fala napływu kolonistów, tak jak powiedziałem, to już są czasy... Przepraszam, bo ja jestem na początku generalnie, a chyba powinienem zmierzać do końca, tak? Wyczyściła mi następny po godzinie. Naprawdę? Dobra. Powoli będę się spieszył. Więc wchodzimy w te czasy Kazimierza Wielkiego, który... I tutaj jeszcze też taki ciekawy cytat z Dugosza na temat Kazimierza chciałbym przytoczyć. Kazimierz Wielki, jak podaje Dugosz, jaśniał blaskiem wielu cnót, a szczególnie sprawiedliwości i umiarkowania, nie tylko w granicach swego królestwa i państwa, ale także u obcych narodów. Także różne narodowości, szczególnie jednak Niemcy, których darzył niezwykłą życzliwością i względami, przyciągnięci sławą i rozgłosem jego czynów, opuszczali ojczystą ziemię i własne siedziby, przenosili się do Królestwa Polskiego i wybierali w jego państwie miejsce stałego zamieszkania z dziećmi swymi i majątkiem. No, jest to cytat bardzo wiele mówiący, ciekawy. Chciałem tutaj po prostu, znaczy w tym momencie chciałem przytoczyć kilka lokacji Kazimierza Wielkiego na tym terenie, ale to ogranicza się tylko do tego, że w 1348 roku Kazimierz Wielki poleca Mikołajowi zwanemu Włośniczar i Hermanowi lokować na prawie magdeburskim Binarową, więc do tego terenu, który już gdzieś się wcześniej nam wykształcił, dochodzi Binarowa. Do końca XIV wieku mamy tu nazwiska Kmieci, sołtys Niczko-Bytnar, a także Kmiecie Sokpier, Nicze Girnot, Tomasz Klik, Piotr Bayer. No to są ewidentnie koloniści, którzy nie przybyli z Podlasia, prawda? W tym samym roku dochodzi do królewskiej, prawdopodobnie już drugiej lokacji Libuszy, która już istniała, natomiast istniała na prawie polskim, teraz jest lokowana na prawie niemieckim. W 1351 roku Kazimierz powierza mieszczaninowi bieckiemu Janowi lokację wsi nad rzeką Sitnica. Być może chodzi tu o właśnie Sitnicę, Rosenberg, tak zwane Nemsy. No to jest raczej chyba nie chodzi o tę miejscowość Sitnica, bo to jest... Mówi się, że to raczej Rosenberg, Raczej Rosenberg, tak. Nowsze opracowania. Albo Nemsynos, które gdzieś tutaj funkcjonowało między Rzepiennikiem Suchym, dzisiejszą Sitnicą i Rosenbergiem. No i jest to jeszcze problem, który trzeba rozstrzygnąć. Jest też kilka kolejnych lokacji, ale już będziemy szli dalej. Teoretycznie mamy więc ośrodek niemieckojęzyczny otoczony wsiami lokowanymi na prawie niemieckim, w których prawdopodobna jest kolonizacja na prawie niemieckim. To teraz, znaczy kolonizacja osadnikami niemieckimi. Kilka słów na temat źródła, które opracowywałem przez ostatnie miesiące. Księga przyjęć do prawa miejskiego. Na czym to polegało? Polegało to na tym, że według prawa magdeburskiego, którym rządzony był Bierze, jeżeli ktoś chciał zostać mieszczaninem, czyli zyskać te przywileje, które dawało mu to prawo niemieckie,
przywileje i prawa, musiał dokonać wpisu do prawa miejskiego. Takie księgi wykształciły się w XIV wieku na ziemiach polskich wraz właśnie z przybyciem tego prawa niemieckiego i jakby całego systemu sądowego czy sądowo-administracyjnego, który się z tym wiązał. Prowadzono je do 1791 roku, kiedy mocą ustawy Sejmu czteroletniego wprowadzono nową ustawę o miastach i zlikwidowano wpisy do miast. Jakie były warunki przyjęcia? Przedstawienie świadectwa legalnego urodzenia, oczywiście legalne urodzenie to urodzenie z Związku Rzymskokatolickiego, poparcie dwóch poręczycieli, udokumentowanie niezależności ekonomicznej, dosyć ważna sprawa, a jeżeli chodzi o chłopów, to dodatkowo dokument zwalniający z poddaństwa, bo wiadomo, że wtedy była biurokracja. To, ale to prawo niemieckie wprowadziło, tak? bo prawo polskie takiej biurokracji nie zakładało. Jednak ten żywioł słowiański tutaj bardziej chaotyczny jest. Uregulowanie oczywiście opłaty. Ta opłata wynosiła w przypadku osób przybywających do Biecza z zewnątrz jeden floren, w przypadku synów mieszczan bieckich, bo właśnie, bo jeżeli ktoś był wpisany do prawa miejskiego, nie oznaczało, że cała jego rodzina jest wpisana, czyli jego synowie muszą znowu czynić te starania, żeby zostać wpisani do prawa miejskiego, więc ktoś przychodził z zewnątrz jeden floren, synowie mieszczan bieckich 8 groszy, to są stawki ustalone w 1527 roku. Jaka to jest kwota? Czy to jest duża kwota? To nie jest duża kwota w ówczesie. Znaczy inaczej, dla mieszczan, dla kupców to nie jest duża kwota, dla chłopów jest duża kwota. Za jednego florena, jeden floren to było 30 groszy, więc też ta różnica nie była aż taka duża między synami mieszczan bieckich a nowymi przybyszami. Jaka to była kwota? Za jednego florena można było kupić 100 litrów piwa, 30 kg mięsa albo parę dobrych butów. I też już w Warszawie na zebraniu zakładu też odwoływałem się do, no bo ceny nieruchomości są takimi, które gdzieś tam cały czas krążą w przestrzeni, w wiadomościach, mówi się o tych cenach nieruchomości. Więc jak ceny nieruchomości się wtedy kształtowały? Kamienica w Bieczu to był koszt od 400 do 1000 florenów i to był duży koszt. Jak się na prowincji ceny nieruchomości kształtowały, to wiemy między innymi z księgi sądowej z Oping, która też jest w trakcie opracowywania. Pustostan można było kupić już za 90 florenów, czyli 90 zł, natomiast pustostan, taki albo do rozbiórki, albo do generalnego remontu. Natomiast taka typowa zagroda z całym osprzętowaniem wokół to był koszt od 40 do 100 florenów. Więc to jest jakby tak dla porównania. Zobowiązanie do nabycia nieruchomości to była rzecz jakby taka nieobligatoryjna w Bieczu, nie stwierdzono tego zobowiązania w innych miastach. Tak? Kto był wyłączony z prawa miejskiego? Żydzi, duchowni, plebs, czyli ci, których po prostu nie było na to stać. Rusini do 1724 roku też nie mogli przyjmować tego prawa miejskiego. No, korzyści z przyjęcia już można sobie wyobrazić, ekonomiczno-społeczne. Jak wygląda księga przyjęć do obywatelstwa Biecza? Jest w formie dudki, przechowywana jest w Archiwum Narodowym w Krakowie, w aktach miasta Biecza. Ma 462 strony, z których udało się wyciągnąć 1503 rekordy. Idąc dalej, jak takie rekordy, jak takie wpisy wyglądają, to jest schemat wpisu. Jest data przyjęcia, jest określenie społeczne takiego petenta, który przyjmuje to prawo miejskie, czyli w tym przypadku honestus, imię, nazwisko, zawód, tutaj akurat artis laniarii socius, czyli jakby socjusz to jest kandydat do przyjęcia do cechu miejskiego, akurat w tym przypadku rzeźnickiego. San Decenzis to jest określenie pochodzenia tego Alberta czy Wojciecha Matuszkowicza, który pochodził z Sącza.
jest określenie społeczne, imię i zawód ojca, czasem nazwisko panieńskie matki, są imiona, nazwiska, zawody albo status społeczny osób przyjmujących do, czy polecających takiego delikwenta do prawa miejskiego. I tak, data jest akurat tutaj na końcu. No i jakieś takie ogólne formułki, czyli zobowiązanie do uiszczenia opłaty, czy dostarczenia listu, bo trzeba było ten list legalnego urodzenia przedstawić. Najczęściej ci petenci nie mieli tego listu ze sobą i trzeba było im określić jakąś datę, do której muszą dostarczyć. To już nie będę się tutaj rozchodził nad tym. Z tej księgi przyjęcia udało się zrobić bazę danych zawierającą takie informacje jak no właśnie to imię, nazwisko ujednolicone. Ja tę bazę też udostępnię szerokiemu gronu wszystkich, całego zespołu, kiedy ją w końcu uda mi się tak docyzelować, prawda? Ona już jest skończona, natomiast pewne rzeczy, jeszcze tam parę znaków zapytania jest, natomiast no jest to niebywałe źródło, dlatego że w większości rekordów mamy imię, nazwisko, miejsce pochodzenia. W bazie danych to miejsce pochodzenia jest dodatkowa kolumna ujednolicone, powiat, z którego pochodził delikwent, region, jednostka osadnicza, z której pochodził, czyli civitas, oppidum albo villa, czyli miasto pierwszej kategorii, czyli te duże. W Polsce mieliśmy wtedy trzy miasta tak naprawdę pierwszej kategorii w XVI wieku, to był Kraków, Lwów i Poznań. Oppidum, czyli miasto drugiej kategorii albo trzeciej, i villa, czyli wieś, typ jednostki osadniczej, w bazie, tego nie ma w źródle, to już jest w bazie, czy wieś jest królewska, szlachecka, czy kościelna. No i powiedzmy rozpisane kolejne te punkty, które zawierają informacje. To jest krótki po prostu wyciąg z tej bazy. Baza zawiera 1503 takie rekordy. Jest zrobiona w Excelu, więc łatwo się poruszać za pomocą filtracji danych. Tak jak powiedziałem, cała ta baza będzie też dla Państwa dostępna. Udało się określić 1221 miejsc pochodzenia z tych 1503 rekordów. Najwięcej z nich dotyczy Biecza i jego przedmieść, co jest dosyć oczywiste. 827 wpisów nie dotyczy Biecza, z tego tylko 12 jeszcze nie udało się zidentyfikować, ale podkreślam jeszcze, mam nadzieję, że w końcu uda się to zrobić. Jak przedstawia się struktura tych przyjmowanych do prawa miejskiego? No to jest ciekawe, że jednak prawie po połowie. Że prawie połowa jest z miasta, prawie połowa, no tak, że jest, rozkłada się to dość równo na przestrzeni dziesięcioleci. Też widać, że nie ma tutaj jakichś większych różnic między wsią i miastem. Rozpisałem to na strukturę migracji ludności do Biecza w tych latach 1538-690 w promieniu 90 km, dlatego że przyjmuje się, że człowiek średniowieczny, późno średniowieczny w tym przypadku, czy nowożytny, pokonuje 30 km dziennie. Więc rozpisując to na 3 dni w ciągu jednego dnia drogi, czyli do 30 km, struktura wygląda tak, że zdecydowana większość przybyszów jest ze wsi, mniej z tych miasteczek dookoła Biecza, ale to jest dosyć oczywiste. No i później ta struktura się zmienia. Im dalej, tego tutaj nie widać, ale im dalej od Biecza, tym mniej jest tych przyjmujących prawo pochodzących ze wsi. Struktura migracji ludności do miasta. I tutaj dochodzimy do tego, że Biecz jest centrum dla tych peryferii. Tak? 30 kilometrów średnicy, 30 kilometrów, nie, 30 kilometrów, przepraszam, nie średnicko, od Biecza. Jaka jest struktura? Większość przychodzących do Biecza pochodzi ze wsi królewskich. Nieco mniej ze szlacheckich, 60% prawie, 33% prawie ze szlacheckich, z kościelnych niewiele. I to wynika nie tylko z tego, że wokół Biecza większość jest wsi królewskich, bo to nie jest zdecydowana większość, natomiast ze wsi królewskich łatwiej było chłopu wyjść, dlatego że szlachta, a już tym bardziej kościół nie chciał wypuszczać chłopów. Królowie łatwiej wypuszczali, bo wiedzieli, że ten chłop i tak będzie na nich gdzieś tam zarabiał, więc jak ci starostowie, to też zależało od starostów, którzy zarządzali danym
terenem, ale zasada jest taka, że ze wsi królewskiej chłopu Kmieciowi było dużo łatwiej wyjść niż ze szlacheckiej, a z kościelnej to już w ogóle nie wypuszczali. I teraz bardzo szybko przechodząc dalej, najczęstsze miejsca pochodzenia tych przyjmujących prawo miejskie, to można rozpiszmy, jeżeli chodzi o miasta, no to aglomeracja krakowska, czyli Kraków, Kazimierz, Klepasz, Krosno, Przeworsk, Stary Nowy Sącz, Pilzno, Lwów, Sambor, Bobowa, Jasło, Gorlice. Natomiast nas najbardziej interesują w tym momencie te miejscowości, te wsie dookoła Biecza. Najwięcej, i to jest w ogóle pierwsze miejsce ze wszystkich, poza Bieczem, bo pamiętamy, że z Biecza pochodzi prawie 400 przyjmowanych, to z Binarowej 29 osób, ze Strzeszyna 26, czyli tyle samo co z całej aglomeracji krakowskiej. Dalej Ołpiny, Święcany, Jodłowa, Racławice, Szerzyny, Wójtowa, Libusza, Charklowa. Większość z nich to są jednak wsie królewskie, pomimo że w tym promieniu 30 km tych wsi szlacheckich też jest dużo. No, i są też wsie, jest też kilkanaście wsi kościelnych. Jak widać na załączonej mapce, ta pierwsza dziesiątka wśród wsi jest, tak jak mówię, położona blisko Biecza. Natomiast mamy też miejscowości, które, tak jak mówiłem, nie są królewskie, a są dość blisko Biecza położone i z nich jednak aż tylu przychodzących do Biecza nie było. Zdecydowana większość, no to te wsie królewskie wokół miasta. Jak wygląda to pod względem nazwisk? Te pierwsze 10 wsi, jeżeli chodzi o nazwiska z Binarowej, najwięcej Schindlerów, Schindlerowiczów. Nazwisko Schindler pochodzi, zdaje się, od gąciarza, bo Schindler to jest gąciarz, Schindel to jest gąt. Natomiast zdecydowana większość w ogóle Schindlerów, bo Schindlerów z okolic Biecza przychodzi do Biecza, z tego co pamiętam, 13. I z tych 13 zdecydowana większość to są tkacze, nie ma tam żadnego gąciarza, więc to pewnie jest po prostu jakieś nazwisko jakiegoś ich przodka. Natomiast co jest ciekawe, ci Schindlerowie w Bieczu później dochodzą mają wysoki status społeczny, są rajcami, są cechmistrzami. Dwóch Schindlerów w XVII wieku zostaje cechmistrzami cechu tkackiego, więc mają jakąś tam karierę, robią. Natomiast z pewnością przychodzą z Binarowej, bo wcześniej tych Schindlerów tam nie ma. A pierwszy wpis przyjmowanego Schindlera do prawa miejskiego to jest właśnie Schindler z Binarowej. Poza tym Luksarowie, Riznerowie, Reschnerowie, Cygnarowie. Aha, i to jest tak, że ja sobie tutaj wyboldowałem te nazwiska, które mi brzmią po niemiecku, natomiast ja tu nie jestem specjalistą, więc też liczę na Państwa pomoc. Harcz, przypomina mi Harc, więc też zaznaczyłem. Helczner, Harcz, Klos, Klosz to chyba Klus, tak jak to, co, o czym wczoraj też chłopaki mówili. Lenart, jeden Lenart, Recher, Schramm, Sterczyk, Schaffer, Waber, Weber. No to są już pojedyncze przypadki, no ale trochę ich tutaj jest, prawda? Jednak widać, że w tej Binarowej niemieckie nazwiska w tym czasie przeważały. Kolejna miejscowość na drugim miejscu, Strzeszyn, i tutaj znowu mamy kolejnych Schindlerów, jest Gluksar, Gryglowicz, to nie wiem, czy to jest niemiecki, czy nie jest, Ludert, Mergies, Schramm, później zapisywany jako Szromichowicz, Wojnar, później zapisywany jako Wojnarowicz, czyli syn Wojnara. Następne Ołpiny. Ołpiny to już miejscowość szlachecka, wieś prywatna. Tutaj nazwiska takie jak Ludert, Ludo. No to Ludert, Ludo, dwa nazwiska, które potraktowałem jako jedno. To nie jest mój wymysł, tylko słownik nazwisk niemieckich. Nie pamiętam autorstwa którego profesora. Natomiast on uważa, że to jest nazwisko o cechach hipokorystycznych pochodzące od imienia albo właśnie Ludert, Ludolt, Ludorf, ale raczej pochodzące od imienia niemieckiego. Dalej Stenzel, Stanzwik, właśnie Pyzik, Pyzikowicz, Rydzikowicz, czyli ten Pyzik, tych Pyzików trochę jest tutaj w tych miejscowościach, prawda? No bo one się gdzieś tam pojawiają.
Wojnar Durasz. Nie wiem, Kich też nie wiem. Kuncza. Kuncza to jest też Łukasz, zdaje się, że wczoraj mówił, że to jest być może niemieckiego pochodzenia. W tym samym słowniku, w którym znalazłem Rydertal, to jest jasno, stoi, że Kuncza to też jest nazwisko hipokorystyczne, pochodzi od imienia Konrad, no ale to też jest pewnie jakaś taka filologiczna, lingwistyczna zagadka, której ja też no, nie rozwiążę, bo nie mam do tego kompetencji. Jest Neugebauer, czyli już takie bardzo fajne niemieckie ewidentnie nazwisko. To są Nigburowie. Nigbur, Neugebauer. A, przepraszam, no nie wpadłem na to, ale Nigburowie od Neugebauer, tak. Bo Nigburowie później w tych opinach się często pojawiają. Są, bardzo często to nazwisko się pojawia i jeszcze w ogóle określenie Nigbur w kontekście tych pojawiających. Od Bauer, tak. Tak, to jest... Nie wpadłem na to, ale tak. Razem no. Tak. Riesner, Wantuch i co jest ciekawe, im dalej jakby jesteś, im mniej tych nazwisk jest, im mniej tych nazwisk jest z miejscowości, im ta miejscowość jest dalej, też zmniejsza się ta ilość nazwisk niemieckich. Ze Święcan, no ja tutaj podkreśliłem Hüchnera, Nitera, Waltera. Ale tak jak cały czas podkreślam, musi spojrzeć na to specjalista. Jodłowa, no to Cecznar, Niegost, nie wiem. Zygmunta też nie wiem. Chyba tak. No to tym bardziej. Także dlatego zaznaczam, że to jest taki mój obiektywny wybór niefachowca. Tak, są Racławice, więc kurczek mi brzmi, jakby pochodził od kurc. Tak, może jakiś krótki, wąski, mały, tak, więc... Też ma świeczotko. Tak, więc tutaj, nie wiem, Cygnar, Ekietowicz, First, Deschnar, Szerzyny, Barnach pewnie nie, ale Gottfried już raczej... A, raczej tak, Walter, gminy, to obecny. Tak, Gottfried. A bardzo dużo przyjętych do prawa miejskiego Bieczu jest Weindrichów, a obecny burmistrz Biecza nazywa się Maciej Wędrychowski. Więc to chyba był proszę? Bo Weindrich był zapisywany później jako Wandrychowicz i Wędrychowicz, więc pewnie Wędrychowski też jest... Wędrychowicz, tak? No to Wędrychowicz. Wędrychowicz to były takie zapisy w XVII wieku już. Wójtowa, i tutaj znowu tych nazwisk jest trochę, no Windisch chyba jednak niemieckie, Ilga, nie wiem, Krodner brzmi niemiecko, dla mnie przynajmniej, Szranko, Wojnar, Wojnarowicz, Libusza, Bochnia może być, tak? Tak, więc chyba kiedyś mówiła, że to może być. Mhm. Ale reszta, Jękotek chyba nie wiem. No ja to nie wiem. Czy patrzę w lewo. Kolejna, to już jest chyba 10. miejscowość, ostatnia, no to już widać. Nie, niekoniecznie. No niekoniecznie, dlatego mówię, że może. I tutaj Stec. I tutaj już jakby zmierzając do końca, jak wygląda taka, z ciekawości, jak wygląda struktura migracji ludności do Biecza w tych latach 538-690 ze względu na regiony Królestwa Polskiego. No najwięcej oczywiście z Małopolski, województwo krakowskie 451. Nie wliczamy tutaj tego Biecza i Przedmieść. Poza tym z województwa sandomierskiego, dlatego że też było zaraz za Miedzą, powiat pilzneński to już było województwo sandomierskie. Z województwa lubelskiego bardzo mało. Dla województwa lubelskiego takim centrum migracyjnym był jednak Lwów i tam w Lwowie bardzo dużo z województwa lubelskiego przychodziło. Z Rusi województwo ruskie, to jest, ja tego tutaj nie napisałem, bo też chciałem skrócić prezentację i tak się nie udało. Natomiast dużo osób przychodzi do Biecza z tej drugiej wyspy językowej niemieckiej, znaczy okolice Krosna. Krosno, dużo przyjęć z Krosna, dużo przyjęć z okolic Krosna, pojawiają się haczowiacy, więc jakby pojawia się Rymanów, w którym też mówi się w tym czasie po niemiecku. Z Wielkopolski dość sporo z województwa sieradzkiego, dla mnie jest to jeszcze zagadka. Był duży przypływ ludności z województwa sieradzkiego w tym czasie do Bochni,
Ale dlatego, że ówczesnym starostą w Bochni był, nie pamiętam jak się nazywał, ale był pochodzenia sieradzkiego. Jakby on ściągnął też kolonistów, przynajmniej tak się to w Bochni tłumaczy. Tutaj takich zależności jeszcze nie znalazłem. Województwo Mazowsze, no to już im dalej oczywiście, tym mniej. Już nie będę się tutaj rozwodził nad każdym z nich. To są przybysze z zagranicy, ze Śląska i Cesarstwa Rzymskiego. Mamy tak idąc, im bliżej tym, od odległościowo, z Bytomia Maciejkowic, oddalono 200 km, 3 osoby, w tym jeden tkacz. Z Opola przychodzi bliżej nam nieznany Wawrzyniec, z Namysłowa przychodzi Melchior Scholz. I ten Melchior Scholz jest tutaj dość istotny, on przychodzi w 1559 roku. Wrzenia się w rodzinę Feliksa Milnera, żeni się z córką Feliksa Milnera, czyli Maksymilianą, z tym tego Feliksa Milnera, o którym wczoraj była mowa i który fundował w Święcanach tę belkę tęczową. Milnerowie byli wtedy, Feliks Milner był jednym z najbogatszych kupców ówczesnych w Bieczu. Handlował przede wszystkim płótnami, suknem i winem węgierskim, a nawet mamy takie przekazy, że kiedy on gdzieś tam był w trasie, prowadził interesy, to handlem winem zajmowała się wtedy jego żona Katarzyna i Katarzyna załatwiała wszystkie sprawy biznesowe związane właśnie z handlem winem. Melchior Scholz przychodzi z Namysłowa, wrzenia się w rodzinę Milnera. Co jest ciekawe, aż z Norymbergi przychodzi Wilhelm Weigold, bardzo bogaty kupiec, który po drodze jeszcze dorobił się majątku w Krakowie, i on zostaje szwagrem Scholza, bo żeni się z drugą córką Milnera. Tych córek Milner miał kilkanaście i każda wyszła za jakiegoś bogatego kupca, albo Bieckiego, albo zagranicznego. No i tutaj cała ta rodzina Milnera razem z tymi przybyszami no, rządzą handlem bieckim w XVI. A ten skarbiniesz, to na pewno na Śląsku? Proszę? Bo tam jest skarbiniesz, bo to na pewno na Śląsku. Tak, tam jest określony, jest ex Silesia. Jest napisane jak Silesia, więc ja tutaj takiego nazwisko bardzo nie dyskutowałem ze źródłem. Bo często jako skarbniarz był skarbniarz podawany. No ale skarbniarz jest w Małopolsce, więc... No tak. No, ale jest skarbniarz na Śląsku. Skarbniarz na Śląsku, tak. Tak, po prostu to nazwisko, tak. Dobra, idąc dalej. Mamy kilku przybyszów z terenów węgierskich i spiskich, przede wszystkim z terenu dzisiejszej Słowacji, jest Puławiec, Lubowla, Krępachy, Liptowski, Tarnowiec, Kremnica i Pukanec. No to są chyba wszystkie są, bo Kremnica, Pukanec jest na Słowacji. Mam przy Kremnicy. Przy Kremnicy. Nie, no pod Banską Szcziarnicą. No to tak, no to tereny dzisiejszej Słowacji. To jest stara głównie? Lubowla. Bo to było wtedy, ale... Tak jest zapisane, czy nie? Tak jest. Nie, teraz na Słowacji. Zastaw jest spiski. Tak, dlatego napisałem. Tak, dlatego też napisałem spisz, tak. Mamy z... Aha, tak, i wcześniej jeszcze rzeczony wczoraj omawiany Jeremiasz Kwajer, który przybył z Wrocławia budowniczy wieży ratuszowej, ta wieża się zawala, oni go ściągają z powrotem do Piecza, wpisują go do prawa miejskiego, on odbudowuje tę wieżę, więc to też taka ciekawa historia. Natomiast co jest ważne z tymi przybyszami z terenów niemieckich, to oni są albo bogaci, albo rządzą. Generalnie to nie są tacy ludzie znikąd, prawda? To są ludzie, którzy przychodzą do tego Piecza i zostają rajcami, zostają cechmistrzami, budują właśnie wieżę ratuszową, prawdopodobnie budują kościół, kładą blachę na kościele, tak jak któryś... W każdym razie, no są to osoby ważne, tak. Poza tym mamy też trzech przybyszów z Italii, mamy dwóch panów z
terenów litewskich, jeden z Prus królewskich i mamy nawet Szkota, który przybył do Biecza z miasta Albingus w każdym razie. Może na tym skończę, bo jeszcze miałem przygotowaną tę falę deską, ale to już następnym razem. Tak. Przepraszam. Nie, bardzo ciekawe to było. Jest super, godzinka. Przepraszam. Nie, ale to bardzo ciekawe było. Jest wyjątkowe.